Kochani moi, zgodnie z obietnicą, witam się wam z wami w kolejnym filmiku. Dzień dobry, witajcie. Wiecie, że to jest kontynuacja mojego grzybobrania. Stali widzowie wiedzą, że po prostu mamy sagę grzybową. I rozpoczynamy teraz kolejny filmik. Rozpoczynamy go moim zbiorem z dzisiejszego grzybobrania. Właściwie to nie było grzybobranie, tylko taki spacer, wypad do lasu celem próby odnalezienia mojej klapki od kamerki, bo myślałam, że wiem, gdzie ją zgubiłam, no ale las okazał się zbyt duży i mnie przerósł, ale za to proszę bardzo, taki zbiór. Ostatnio były prawie same prawdziwki, a dzisiaj zdominowały podgrzybeczki i mamy chyba ile? 1, 2, 3, 4 prawdziweczki. Proszę bardzo, i 4, 5. 5 prawdziweczków. Ten zobaczcie, jaki ładny. Zaraz będę je obierała, więc zobaczymy, jak one kondycyjnie wyglądają, bo w lesie nic kompletnie nie obierałam, bo nagrywałam, także wiecie, po prostu ciężko jedną ręką nagrywać, a drugą zbierać. A tutaj jeszcze zbiór jagódek. Słuchajcie, tego jest całkiem sporo, bo to jest pojemnik taki dosyć duży. Myślę, że to jest dobre ponad pół litra. Próbowałam domyć ręce, ale niestety na razie to graniczy z cudem. W ogóle to wiecie o tym, że jak poplamicie jakieś ubranie jagodami, to się w ogóle nie przejmujcie, bo jagody znikają razem z sezonem jagodowym. I to jest fakt. Także jak wygląda ogródek, jeszcze wam pokażę. Będę miałam dzisiaj kosić trawę, ale las mnie wciągnął, więc niestety koszenie zostawiam sobie na jutro albo nawet na poniedziałek. Zobaczymy. Chciałabym jutro, żeby ładnie było, żeby można było przyjemnie usiąść, ale nie ma jeszcze takiej tragedii, nie? W tamtym tydzień temu, w weekend był chyba koszony, Jan kosił, nie pamiętam. Już mi się mylą dni, ale zobaczcie za to, jaki się piękny zrobił groszek. Śliczniutki, nie? Nie pokazywałam wam chyba jeszcze. Tak się ładnie rozrósł, a tu jest groszek płożący i tu są pomidory, które rosną jak nienormalne, robią kwiaty i żaden nie zawiązuje owoców. Słuchajcie, nie mam ani jednego pomidora, uwierzycie? Wszystko jest do wyrwania. Nawet nie wiem, czy nie będę jutro wyrywała. Miałam już wyrwać dawno, tylko ciągle to zostawiam. Zostałam oszukana z nasionami. Po prostu wyrósł taki burz, a pomidorów nie ma. Pierwszy raz mi się coś takiego przytrafiło. No ale dobra. Co jeszcze chciałam wam pokazać? Jeszcze jeden rzut na grzybki? Upamiętnimy sobie. Dobra, kwiatuszki pięknie odżyły. Dynia od mojej przyjaciółki Zosi. Zosieńko, kochanie, pozdrawiam cię i dziękuję ci raz jeszcze. Sałata pięknie rośnie. A cały czas ją podjadamy. Zobaczcie. Co zerwę, to na nowo odżywa. I koperek, i selerek. Wszystko pięknie rośnie. Ale ta sałata jest najpiękniejsza. No i kwiatuszki, kwiatuszeczki. Jeszcze jakieś jeżynki są. Kwiatuszki, kwiatuszki. Ta trawka się pięknie rozrasta, ale tutaj jakie mi chwaściory z tej wyłażą. Muszę wszystko wyczyścić. Pięknie się ta traweczka rozrosła, jest przecudna. Tu widzicie wszystko do czyszczenia. Gdyby nie dzisiejszy las, który mnie wciągnął, to już bym dzisiaj to wszystko obrobiła, a tak to niestety. Niestety, niestety. Baryłko, zmęczony jesteś, co? No i tutaj jest ten piękny mój wrzos, o którym wam mówiłam, że już po prostu nie zrywam wrzosu w lesie, tylko się upajam tym moim, który pięknie się przyjął. A już go mam chyba trzeci sezon i dopiero w tym roku tak pięknie rozkwita. Cześć!
Ahoj, kochani moi, witajcie jeszcze raz. Ślimak, uciekaj. Wszystkie ślimaki mają eksmisję. Musiałam założyć, obieram grzybki. Musiałam założyć okulary, bo muszę wam powiedzieć, że jednego dnia widzę dobrze i nie muszę okularów używać, a drugiego dnia się przydają. Zauważyłam, że chyba jak jestem bardziej zmęczona, to wtedy te okulary jednak pomagają bardzo. Często rano gorzej widzę, a później jakoś tak te oczy wracają do siebie. Siedzę i obieram sama. Jan mi nie pomoże, ponieważ wrócił zmęczony z pracy. Wiecie, zjadł, wypił sobie kawiczkę i leży w salonie. Coś tam sobie ogląda, albo nawet przysnął, nie wiem. A ja tutaj walczę z grzybkami. Troszkę jest robaczywych, dużo więcej niż ostatnio, ale nie jest źle. Mogłoby być gorzej. Zawsze jakaś będzie kolejna porcyjka grzybków. Taki fajnie, miło spędzony dzień, naprawdę. Oby jak najwięcej takich. Także jeszcze mi tutaj, widzicie, troszeczkę zostało. Skończę, to wrzucę je na suszarkę, bo te z czwartku, których nazbieraliśmy straszną ilość, już są praktycznie wszystkie wysuszone. Także naprawdę jeszcze raz wam polecam te suszarki elektryczne, bo one są naprawdę świetne. A, ty jesteś grzybku dobry, ale jesteś nadpleśniały, nie zauważyłam. Nie. Obieram. Nie jest źle. Koniec będzie, niebawem. Bardzo są zapiaszczone te grzybki, bo tam, gdzie zbierałam, to widzieliście, musiałam je wygrzebywać i są w takim piachu. Chociaż nie wszystkie. Kozaczek zdrowiutki. Jeden był robaczywy, a drugi zdrowiutki. Zobaczmy jeszcze nóżkę. Ale pachnie. Wspaniale po prostu. Jak to można żyć, nie zbierać grzybów? No można. Każdy robi to, co lubi. Nie ma robali. Dobry jesteś. A myślałam, że będziesz niedobry. Dobra. Jeszcze muszę ogródek dzisiaj podlać, wiecie, bo tak było sucho. Znaczy jest sucho, nie pada, także muszę te kwiatuszki moje biedne podlać. Jutro będę czyściła, tak jak wam mówiłam. Plan robię na jutro, tak jak z jagodami. Na dzisiaj miałam plan. Wiecie co, gdyby nie ten plan, to ja bym ich naprawdę nie zebrała. Ale obiecałam sobie, że będę się trzymała planu. Prawie mi się udało. To znaczy udało mi się na 150% albo na 200%, bo oprócz porcji na pierogi, naprawdę jest porcja taka idealna na pierogi, to oprócz tego mam jeszcze grzyby, także plan zrealizowany, target zrobiony, plus bonus. Także jutro nie mam zamiaru nigdzie jeździć. Chociaż wiecie, ze mną to jest różnie, coś mi do głowy wpadnie i koniec, nie ma, zmiłuj. Ale ma być ładna pogoda. To nie wiadomo. Nie, ale muszę coś w ogródku porobić. Jest zaniedbany znowu. Mam tyle do powyrzucania, do powyrywania. Przede wszystkim muszę te pomidory zlikwidować, dlatego że tam rośnie w tej chwili glistnik, który się przeprowadził sam z tych skrzynek, które mam z boku w domu, gdzie wam pokazywałam wiosną, jak glistnik rośnie, tudzież pietruszki i inne warzywka. To z jednej skrzynki glistnik prawie cały mi wysechł. Ja nie wiem, czy wam pokazywałam, czy nie, bo na pewno nakręcałam, ale nie wiem, czy to do was dotarło. Po prostu wysechł mi ten glistnik i się przeprowadził do pomidorów. Także ja sobie tak myślę, że jak jemu się tam w tych pomidorach tutaj za tym płotkiem tak bardzo podoba, to niech on sobie zostanie. Wyrwę pomidory i taki bardziej wyrośnięty glistnik jeszcze sobie przerobię na intrakt.
dlatego że mam mało jakoś w tym roku tego intraktu zrobionego, a czuję się jakoś tak bezpieczniej, jak mam intrakt z glistnika w zapasie. I jak mam go więcej, to wtedy jakoś tak, o widzicie, robaczywiec, taki ładny podgrzybeczek, a cały robaczywy. A tu jak? A tu wygląda, że będzie dobrze. No, także muszę sobie jeszcze zrobić miejsce na ten glistnik, popatrzeć co, gdzie, jak. Sałatę muszę przepikować, bo już mi nie chce rosnąć tutaj w tych malutkich skrzyneczkach. Ma za mało miejsca na korzeń. Muszę ją przesadzić i ona wtedy szybciutko rusza, ponieważ ma być jeszcze ciepło, to ona sobie spokojnie dorośnie jeszcze. I w przyszłym roku robimy plan, słuchajcie, na przyszły rok. W przyszłym roku szaleję z warzywami. Muszę dokupić nasiona tej sałaty, którą w tym roku mam. Z tego samego miejsca, bo po prostu jest super, jest tak smaczna, że na pewno będę wysiewała cały sezon. Dostałam od tej mojej psiuły Zosi, od której dostałam warzywa z Polski, dostałam pomidorki koktajlowe od niej z ogródka i po prostu te pomidorki zostawię na nasionka, żeby to już było pewne, że w przyszłym roku będą normalne nasiona, a nie takie jak w tym roku oszukane. No to mi się trafiło naprawdę takie oszustwo. Boczek biega, boczek się obudził. Nigdy, powiedzcie, czy mieliście taką sytuację kiedyś, że pomidory wam nie zrobiły owoców, tylko kwitły? Bo mnie się to pierwszy raz przytrafiło. Przecież już wam chyba mówiłam kiedyś, że taka sama sytuacja była z żonkilami i z tulipanami. Kupiliśmy gdzieś tam tanio i się okazało, że kwitną tylko jeden sezon. No, nasadziliśmy się jak wariaci po prostu, wiecie, to jest naprawdę ciężka praca posadzić tyle cebulek. W całym ogródku tutaj to było powsadzane. Pięknie kwitły jeden sezon, a już w następnych latach nie zakwitły, znaczy wyrastały same łodygi. I nie robiły kwiatów. I potem się przez przypadek dowiedzieliśmy od mojej przyjaciółki z Polski, która często jeździ do Holandii, że po prostu teraz tak mutują nasiona, że one kwitną, te nasionka, jeden rok. Także super, nie kupujcie tanich nasion. Ja wam chyba już o tym mówiłam, a jeżeli nie mówiłam, to przypominam. Poza tym jest troszeczkę nowych osób, także to jest naprawdę cenna informacja. Nie kupujemy tych najtańszych cebulek, bo one są tak pomutowane, że wiecie, takie potem mogą być niespodzianki jak u nas, że nie kwitną. Dobra, kochani, wiecie co, robi się ciemno. Będziemy kończyć, bo widzicie, że ja tutaj obieram i obieram, a nie chcę, żeby filmik był taki polegający na tym, że ja obieram grzybki i obieram i do was gadam. Bo to jeszcze trzeba coś innego. Jutro będziemy pierogi robić. To znaczy, wiecie, no nie będę już z wami robiła tak jak w tym pierogowym filmiku. Może wam pokażę, co tam ulepiłam. Coś tam może razem w ogródku posprzątamy, porobimy. Wiecie, u mnie to jest normalnie sekunda i już coś tam wyprawiam. Także generalnie plan jest taki, że jutro tylko spacer z Barkiem nad staw. Z rana soczek na pewno jakiś zrobię i potem jedziemy z koksem, czyli ogródeczek, jutro ogródeczek. Kochani, żegnamy się, na razie się rozłączamy. Dla was następne łączenie to będzie 3 sekundy, a dla mnie następny dzień. Trzymajcie się i do niedzieli. Na razie. Kochani moi, zobaczcie, grzybeczki się pięknie suszą. Zdjęłam je z suszarki. One są już troszeczkę podsuszone, jedne bardziej, drugie mniej. Ale mamy dwie suszarki włączone. Chodzą non-stop od wczoraj. Wczoraj byliśmy na grzybkach.
przez całą noc, chodziły nawet, słuchajcie, w nocy wstawałam i nastawiłam sobie budzik, wstawałam, żeby grzybki zmienić, przełożyć, także jedne są bardziej podsuszone, drugie mniej i obie suszarki chodzą non-stop. Jeszcze troszeczkę grzybków zostało w lodówce, no ale dajemy radę, przerabiamy jakoś. Część zaniosłam ja do pracy dla dziewczyn, część Jan do pracy do siebie, bo przecież wiecie, tego była taka ilość, że nie do przerobienia, tym bardziej, że oboje rano szliśmy na drugi dzień po grzybobraniu wcześniej rano do pracy, także no nie dałoby rady. A tu proszę, przyjechała do mnie dynia z Polski od mojej przyjaciółki. Dynia, dostałam cebulę, buraki, pietruszkę, seler, no wiecie, takie pyszności, że naprawdę kapusta jeszcze była, także żyć nie umierać, wszystko z własnego ogródeczka. Kochani moi, tak to wygląda, dobra pogoda, bo wieje wiaterek i troszeczkę słonko się przebija, także myślę, że one bardzo ładnie nam tutaj wyschną. Później zamienię, znowu przełożę te, wiecie, podsuszone z suszarek z tymi zamienię i tak po troszeczku już je opanuję dzisiaj już, myślę. A do jutra to już będą elegancko wysuszone. Ja już mam wprawę, bo to nie pierwszy raz taka sytuacja, także spokojnie. Zapas jest. Proszę bardzo, zobaczcie, tu suszarka pełna, jak ładnie podsuszone. 5 poziomów. I takie suszareczki mamy dwie. Elegancko się sprawują, polecam. To można sobie tutaj, widzicie, nastawić temperaturę. Ta jest bez czasomierza, tę drugą mam taką, że można sobie jeszcze ustawić czas, jak długo ma suszyć. Świetna sprawa, naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Zarówno do grzybów, jak i do ziół. Ja nawet teraz mam zamiar troszeczkę buraków też podsuszyć, bo będę zwierzakom podawała do jedzenia. Tak to wygląda. A tu proszę bardzo, tu jest ta druga suszarka z timerem. Także widzicie, też 5 poziomów, można napchać tych grzybków i spokojnie wysuszyć, także... Jedno to za mało. Witajcie kochani, ja na wieczornym spacerku z baryłą. Oczywiście co on może robić, to wiadomo. Ale co, czemu się łączę, bo szukam Teddy'ego. Koteczka, chyba będzie osobny filmik z Teddy'm, bo ostatnio go troszeczkę ponagrywałam i tak sobie pomyślałam, daj Marek patyczek, i tak sobie pomyślałam, że zrobimy filmik z kotkiem dla kociarzy i dla wszystkich miłośników kotków, bo ten kotek jest tak fantastyczny, że ja go muszę upamiętnić, bo ja nie wiem, czy jeszcze takiego kotka fajnego spotkam. Codziennie, słuchajcie, codziennie z nim się spotykamy i po prostu chodzi z nami na spacery wieczorem. Chodź, baryłko, daj patyczek. Chodź. No daj. Nie wiem, czy będzie, bo tu jacyś ludzie są, w piłkę grali i krzyczą dzieciaki. Także może jeszcze za wcześnie dla niego, bo... Normalnie to się spotykamy, jak się spotykamy, to jest już ciemno, więc może być tak, że jeszcze go nie będzie. A już nie chcę dzisiaj tak późno chodzić. Wiecie, jest sobota, chcę sobie w domu posiedzieć. Zobaczymy zaraz. Baryłeczko, no chodź. Chodź, chodź, chodź. Widzicie, jest zachód słonka. Jest bardzo ładnie ciepło w dzień, ale teraz już założyłam koszulę. Bo jednak jak wiaterek zawieje, to tak jest już jesiennie, niestety. No chodź, chodź myszko, idziemy. Zobaczymy, czy jest koteczek. Teddy, on zawsze tutaj w tym krzaku siedzi, a w tym domku mieszka tutaj. O, tu. Ale niestety, chyba go jeszcze nie ma. No, za wczesna godzina. No tak chciałam go za dnia nagrać, bo po prostu te ostatnie nagrania, jakie z nim mam,
No to wiecie, ciemności totalne, o 11 w nocy, o 10, 11 w nocy go nagrywałam. No ale wygląda na to, że mi się nie uda. Może w przyszłym tygodniu, bo będę wcześniej z Barkiem wychodziła, bo chodzę rano do pracy. Także zobaczymy, może mi się go uda trafić za dnia. Gdzie twój kumpel? Daj no patyczek. Poczekamy chwilę. Teddy! Teddy! Widzę, że okno ma otwarte w kuchni. Teddy! Poczekamy moment, bo z kotem to tak bywa różnie. Daj patyczek. No jak mam ci rzucić, jak mi zabierasz? Teddy! Daj patyczek. Daj. No nie. Ja myślę, że on po prostu śpi o tej godzinie, bo jak on, wiecie, po nocy urzęduje, to pewno koło 8-9 to on się dopiero budzi, a teraz to mamy tak, nie wiem, 7, nie wiem, która jest godzina. Trzeba poczekać, bo z kotami to trwa, jak je się woła, to nie jest tak jak z psem, że one od razu przyjdą. Nie, ale chyba jest tak, jak mówię, że po prostu on jest jeszcze nieprzytomny. Ale spokojnie, filmik z Teddym będzie, bo już mam troszeczkę z nim ujęć. Tylko tak jak mówię, no wszystko po ciemku. Chodź, Baryłko, chodź. Teddy! Tak, dawaj. To jest tak zwane wykańczanie psa. Jak mnie się nie chce za dużo chodzić, to pochodzę, a potem mu rzucam patyk. No chodź, daj patyczek. Ej, nie? No to idziemy. Dobra, nie ma Teddy'ego. Teddy śpi. Idziemy pochodzić. Nie dało rady tym razem, ale spokojnie, jeszcze go trafimy nie raz. Jest tak uroczy ten kociaczek. Naprawdę wspaniały. Stali widzowie to już go znają, bo on chyba ze 2 albo 3 razy był na filmikach. No a nowi to go niebawem poznają. Jeszcze jeden rzut. No nie, nie ma kotka. Wiatr się zaczyna, zaczynają się już takie, wiecie, klimaty jesienne. Także nie wiem, jak to dalej pójdzie z tym nagrywaniem w plenerze. Będę może musiała kupić mikrofon taki, wiecie, dodatkowy, bo jak zaczną się te wiatry, to ja nie dam rady nagrywać, bo to po prostu nie będzie mnie kompletnie słychać nic, wiecie jak to jest. A tutaj dmucha pizga, za przeproszeniem, tak, że po prostu się nie da wyłapać głosu w ogóle, jak już przyjdą takie, wiecie, słoty jesienne, zimowe. No dobra, to ja się wyłączam. Chciałam tylko koteczka nagrać, koteczka nie ma, także trudno. Na razie, pa, pa!